Rafał Murawski i Bartosz Szymsarski zostali wyrzuceni z pierwszego zespołu Lecha przez trenera Mariusza Rumaka. Wiadomość to dosyć sensacyjna, bo zespół Lecha do tej pory funkcjonował jako taki pewnego rodzaju monolit. Tam nie dochodziło do jakichś większych konfliktów. Tym razem taki konflikt mamy. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, jest to konflikt między tymi właśnie piłkarzami, a drugim trenerem Lecha, Jerzym Cyrakiem. Tutaj ważna uwaga, bo trener Rumak bardzo się obrusza za każdym razem, kiedy o Jerzym Cyraku mówi się jako o jego asystencie. On twierdzi, że to jest drugi trener, który ma o wiele większe niż asystent kompetencje i tak naprawdę no jakakolwiek niesubordynacja wobec drugiego trenera jest przewinieniem dosyć ciężkim, z którego trener Mariusz Rumak postanowił wyciągnąć konsekwencje takie, jakie mamy, czyli w poniedziałek około południa obaj piłkarze zostali po prostu wyproszeni ze zgrupowania, spakowali się i po południu wrócili do Poznania. Drużyna Lecha Poznań do czwartku przebywa na zgrupowaniu w Jarocinie, a w następny poniedziałek wylatuje na zgrupowanie zagraniczne do Hiszpanii, do miejscowości Rota i tak naprawdę do tego następnego poniedziałku jest czas, żeby jakoś załagodzić ten konflikt i poszukać jakiegoś rozwiązania, powiedzmy, pokojowego, polubownego. Nie wykluczamy, że dojdzie do jakiegoś pogodzenia, zbratania się między sztabem szkoleniowym a tymi dwoma ważnymi dla klubu piłkarzami. Chociaż równie dobrze może się też wydarzyć tak, że po prostu to, co dzieje się w tej chwili, czyli to karne odsunięcie do zespołu rezerw, to jest pewna przygrywka, pewne preludium do tego, co i tak wydarzyłoby się najdalej za pół roku, czyli po prostu do końca tych dwóch zawodników, ważnych zawodników w Lechu Poznań, zarówno kontrakty Rafała Murawskiego, jak i kontrakt Bartosza Szymsarskiego z końcem sezonu wygasa. Murawski jest kapitanem tej drużyny, ale też jest tym piłkarzem, który w niej zarabia bardzo duże pieniądze. Lepiej w Lechu zarabia tylko Manuel Arboleta i wiadomo było, że ewentualne negocjacje na temat przedłużenia kontraktu z Murawskim będą się rozpoczynały od sum znacznie niższych niż te, które w tej chwili pobiera Murawski. W przypadku Szymsarskiego jest inaczej, to nie jest jakiś najlepiej zarabiający piłkarz Lecha, natomiast jest to piłkarz, w którym już w Poznaniu raczej wielkiej przyszłości się nie wiąże. Wiadomo, że on ma za sobą bardzo dobry poprzedni sezon, ale w tym sezonie jest tylko zmiennikiem Łukasza Teodorczyka. No i tak naprawdę trudno o Szymsarskim w tej chwili mówić jako o piłkarzu kluczowym. Co innego Murawski. Murawski, który dużą część tego sezonu stracił przez długo leczoną kontuzję, kiedy już wrócił na boisko w drugiej części rundy jesiennej, naprawdę pokazał, że jest dla tego zespołu człowiekiem ważnym, ważną postacią, ważnym piłkarzem. No i tak naprawdę jego brak ewentualny w rundzie wiosennej będzie sporym osłabieniem Lecha.